pracowity dzień dzisiaj przed nami. Chciałem złożyć wniosek o przerwę i zwołanie konwentu, co się wczoraj wydarzyło na posiedzeniu Komisji Połączonych Finansów i Energii. Poseł sprawozdawca poprosił jakiegoś tajemniczego pana o odpowiedzi na pytania, ponieważ nie znał tego projektu. No, tak było. Zapytaliśmy, kim jest ten tajemniczy człowiek. Jest to przedstawiciel Instytutu Obywatelskiego, pan Adam Romanowski. Po sprawdzeniu, no nie znaleźliśmy na stronach tego instytutu tego pana, natomiast on jest współwłaścicielem, założycielem kancelarii adwokackiej, która reprezentuje duże firmy energetyczne. Wyborcy oczekują wyjaśnienia tego, w jaki sposób zmarnowano, czy też przepalono w wyborach tak zwanych kopertowych aż 80 milionów złotych. Rekomendujemy przyjęcie projektu uchwały o powołaniu komisji śledczej do spraw zbadania wyborów kopertowych. Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera projekt uchwały o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania tak zwanych wyborów kopertowych. Dobiegała końca 5-letnia kadencja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiedzialny rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie mógł dopuścić do sytuacji, w której Polska nie miałaby prezydenta i nie miałaby daty wyborów. W związku z tym podjęliśmy działania, wszystkie możliwe, zmierzające do tego, żeby te wybory się odbyły. Powołajcie tę komisję, a nauczymy was uczciwości. Zarówno rozdawanie willi znajomym, jak i przeprowadzenia nielegalnych wyborów, za to jest odpowiedzialność karna. Odpowiedzialność karna za to prędzej czy później nastąpi, raczej myślę, że prędzej. Pan Sasin na pytanie, czy obawia się komisji śledczej, powiedział, niech udowodnią. No to udowodnili. Jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie te raporty mówią wprost. Złamano prawo, złamano konstytucję, złamano ustawę o finansach publicznych i za to będzie odpowiedzialność. A komisja śledcza jest do tego wstępem. Nie widzę podstaw do sprostowania. Szanowni Państwo, atak ja nie personalny z wymaga sprostowania. Panie pośle, proszę do mnie. Panie pośle Tomczyk, jak pan jedzie do Sieradza, to po drodze jest Warta. W Warcie jest zespół Panie szkół specjalnych i tam stoi jedna... Panie pośle, proszę do mnie. Marszałek Sejmu wzywa pana posła. Bardzo proszę do mnie. Bardzo proszę. Panie pośle, czy pan może podejść do mnie? Wytłumaczę panu moją decyzję. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Czarnek musi, bo się udusi. Zgłaszają się do mnie samorządowcy, którzy mówią, że chcą przed tą komisją się stawić i powiedzieć, jak ten proces wyłudzania danych wyglądał. Wielu z nich mówi, że dzwonili do nich politycy Prawa i Sprawiedliwości z różnymi zachętami, aby tylko te dane udostępnić, aby te wybory się odbyły. Po zachętach było co innego, co każdy wie. Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi popiera powstanie tej komisji. Komisji, którą popieramy, żeby została powołana. Składamy poprawkę o to, żeby rozszerzyć działania komisji i przy jednoczesnym jeszcze jednym apelu, mianowicie dochodzą słuchy, że chcecie pozbawić 1,5 miliona wyborców swojego przedstawiciela w komisji śledczej, tej i kolejnych. Pominięcie 1,5 miliona wyborców Konfederacji na pewno będzie problemem dla tych wyborców i co więcej, pominięciem ważnego głosu w tych komisjach śledczych. Szczęść Boże, wspólnie i lewica z lewej i lewica z prawej strony nakręcaliście psychozę covidową. Jeszcze wiele było przed nami, 250 000 zgonów. Jeśli zatem ruszy ta komisja, no to będzie jak z Al Capone skazanym za niedopłacone podatki. Ale dobre i to, dlatego Konfederacja popiera powołanie tej komisji. Poproszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatu o potężnej wadze dla niektórych z członków Izby. Dzisiaj posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw wspierania twórców i promocji polskiej muzyki rozrywkowej o godzinie 12:30. Interesuje mnie natomiast nieobecność pana posła Sasina.
Bardzo proszę. Panie marszałek, szanowny panie pośle. Panie pośle, proszę wyjść przed Sejm, a nie z mównicy chować się za immunitetem i powiedzieć, że Orlen wspiera moją kampanię wyborczą. Panie pośle, panie pośle, panie pośle, panie pośle, poproszę na chwilkę tutaj. Panie pośle, panie pośle, panie pośle, panie pośle, panie pośle, panie pośle, pan coś powiedział do mnie, ja chciałam teraz powiedzieć coś do pana. Panie pośle, bardzo żałuję, że w ten sposób się pan zachowuje. Przedstawiam sprawozdanie wspólnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, którego tematem posiedzenia było rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznych, paliw gazowych i ciepła. Emocje wzbudzała obecność naszego eksperta na posiedzeniu połączonych komisji. Chcę powiedzieć, że najlepiej by było, aby prezydent Duda nie blokował zmian rządu w Polsce zgodnie z wolą 11 600 000 Polek i Polaków. Posłowie PiSu są za tym, aby energia w Polsce od 1 stycznia była o prawie 100% droższa. Zadawaliśmy pytania szczegółowe, bardzo szczegółowe, dotyczące mrożenia cen energii. No i okazywało się, że na pytania do posła wnioskodawcy, przedstawiciela, była odpowiedź, może ten pan, który koło mnie siedzi, odpowie. Druga sprawa, szanowni państwo, jest dodatek osłonowy. My proponujemy i będę zgłaszał poprawki w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość, żeby dodatek osłonowy był większy o 100% w stosunku do tego, co państwo tutaj proponują. Jest tutaj tylko 50% dodatku. Zwiększamy ten dodatek do 100%. Wnioskujemy, ażeby odbyło się bezpośrednie przejście do trzeciego czytania bez odsyłania tych poprawek do komisji sejmowej, bo tam pan poseł Suski znowuż wyjdzie i powie, no nie możemy tego zrobić, no ja nie podpiszę się pod tym. No nie podpiszę się pod czym? Pod zamrożeniem cen energii, ciepła, gazu dla polskich obywateli. Tak działa PiS. Składamy poprawkę. Proponujemy, aby wprowadzić właśnie to bezpieczeństwo z jednej strony dla obywateli, ale również dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm oraz gospodarstw rolnych. Jednocześnie wprowadzamy też pewnego rodzaju ułatwienie, że odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli oświadczenie o tym, że są uprawnieni akurat do tego obniżenia cen, posiadali status odbiorcy uprawnionego na 31 grudnia 2023 roku, nie będą zobowiązani do składania nowych oświadczeń w 2024 roku. Jest pytanie, czemu mówimy o połowie roku? No właśnie dlatego, żeby zobaczyć, co w tych koncernach rzeczywiście się dzieje, jak były te ceny ustalane, jakie wnioski zostały złożone do Urzędu Regulacji Energetyki, jakie koszty sobie wliczyliście w to, no bo mam nadzieję, że Urząd Regulacji Energetyki nie wlicza w te koszty setek milionów złotych, które wydaliście na wyborcze pikniki przez spółki Skarbu Państwa, spółki energetyczne, albo 250 tysięcy na szable dla ojca Rydzyka. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, nad panem przewodniczącym Suskim, bo wydawało mi się, że jeżeli komisja ma tutaj pewne uzgodnienia, to sprawa podpisania raportu powinna być czystą sprawą formalną. Jeżeli pan nie chce tego podpisać, to rozumiem, że po prostu chcecie państwo, aby od nowego roku Polacy płacili dużo więcej. W tej ustawie brakuje czegoś, co próbowaliśmy razem z Koalicją Obywatelską i z PSL-em przepchnąć 26 stycznia 2022 roku, aby dodać do listy podmiotów chronionych tych, którzy zużywają paliwo gazowe do produkcji ciepła na cele gospodarstw domowych. Tego w tej ustawie nie ma. Możemy się przekrzyczać teraz i przekamarzać, kto, gdzie, jakie wiatraki. Składamy na poprawkę. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdza taryfy na cały rok. Spółki energetyczne zakontraktowały już energię i gaz na towarowej giełdzie energii. Zatem ceny nie spadną po 30 czerwca 2024 roku. Nie chcecie objąć ochroną przez cały rok. Nie da się utrzymać tych cen w drugiej połowie roku. One wystrzelą. REL
to jest młodzieżowe słowo roku z dzisiaj, a oznacza, zgadzam się z przedmówcą, dobrze mówi. Ale na liście młodzieżowych słów roku było też słowo delulu. Oznacza osobę z obsesją, z urojeniami. I mam wrażenie, że to doskonale opisuje prawą stronę sceny politycznej, jeżeli chodzi o energię, szczególnie o energię odnawialną. Tonący wiatraka się chwyta wbrew logice i na własną zgubę. Jak to w socjalizmie, tak i w eurosocjalizmie, rozwiązywanie ofiarne, bohaterskie problemów, które się samemu stworzyło. Jeżeli Polska została włączona w ten system doktrynerstwa zielonego, eurokołchozowego, globalnego zresztą, jeśli przyjęliście obłędny system destylowania kasy z powietrza, handel emisjami dwutlenku węgla, no to teraz ratujecie, wjeżdżacie na białym koniku garbusku i przynosicie na waciki ulgę obywatelom od ciężarów, które sami na nich ponakładaliście. Żebyśmy tutaj przeprowadzili dużą debatę o sensie, czyli kompletnym bezsensie i dewastacji, która wynika z transformacji energetycznej, paliwowej. Jedno zdanie. Tutaj współpracował w tej kwestii bardzo oddzielnie pan poseł Braun. Mówił, że był przecinek, średnik i w końcu nastąpiła kropka. Wnoszę o 5 minut przerwy i uzasadniam. Rafał Trzaskowski właśnie wprowadza strefę wykluczenia transportowego pod dyktando religii i klimatyzmu. A przerwa jest potrzebna, aby posłowie PiS-u i tak zwanej suwerennej Polski mogli się zapoznać z artykułami 39 i 40 ustawy, którą wspólnie tutaj przegłosowaliście razem z tamtą stroną Izby. Jak głosowaliście? Tutaj jest cała rozpiska. Pan pośle Kaleta tu jest nawet zaznaczony, jakby pan chciał zobaczyć. Pan głosował za. To wyście dali im tą brzytwę do tego, aby wprowadzać tą religię klimatyzmu. Poseł Mulawa stwierdził, że gdyby strefa była ograniczona do krakowskiego przedmieścia i okolicznych ulic, można byłoby o tym dyskutować. I dokładnie takie było nasze stanowisko. Tylko faktycznie małpa dostała brzytwę. Tak działa Warszawa, że niestety realizuje ideologiczne rozwiązania. Wasz poseł dzisiaj na sesji Rady Miasta powiedział, że nie protestowałby, gdyby strefa minimalna w Warszawie była. Więc pan sam do końca nie wie, jakie jest wasze stanowisko. Rozumiem, że był to wniosek przeciwny do wniosku pana posła, czyli wniosek o to, żebyśmy obrad nie przerywali. Wniosek formalny o odroczenie obrad. Pan poseł w trybie bardzo krótkiego sprostowania, bo poczuł się pan dotknięty. Wy wystawiliście tą piłeczkę, którą oni teraz będą wykorzystywali. Stwierdzam, że Sejm wniosek o odroczenie obrad odrzucił. Znaczy powiedziałem i tłumaczyłem, nawet z filozoficznego punktu widzenia, choć czas to iluzja, odroczenie jest dłuższe niż 5 minut. Chce pan przegłosować 5 minut? Panie pośle Tumanowicz, dla pana nie ma najmniejszego problemu. Głosujemy wniosek formalny pana posła. Panie pośle, ma pan tylu wybitnych intelektualistów u siebie w partii. Naprawdę, odroczenie jest dalej idące niż przerwa na 5 minut. Głosujemy. Nie mam dobrych wiadomości, panie pośle. Głosowało 446 posłów, za 19, przeciw 417, 10 się wstrzymało. Sejm pański wniosek odrzucił. Zgłosił się, nie wiem czy po raz ostatni, ale na pewno bardzo się z tego cieszę, pan prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który chce zabrać głos. Zapraszamy, panie premierze. Zacznę pokrótce od wakacji kredytowych. Ponad 1 000 000 polskich rodzin martwi się inflacją, martwi się wysokimi ratami kredytowymi. Tymczasem pan marszałek i opozycja dzisiejsza, która być może ma większość w tej Izbie, blokuje ten projekt. Jednak sprawa stała się głośna. Zaproponowała swój projekt. Otóż ten bieda projekt wakacji kredytowych zaproponowany przez Platformę Obywatelską obejmuje 50-60 tysięcy polskich rodzin. Punkt drugi to tarcza energetyczna. Zaproponowaliście swój projekt, który okazał się projektem, mogę powiedzieć, K.O. Kompromitacja obywatelska. Nokaut. Po prostu nokaut. W tym projekcie Lex Kloska, Lex 300 metrów, było właśnie to, że wiatraki można było lokować w odległości 300 metrów od domów. Założyliście tam wywłaszczanie Polaków. Afera wiatrakowa.
którą trzeba nie tylko napiętnować. Ja mówię to naprawdę z troską o jakość stanowienia prawa w tym parlamencie, ponieważ ta kompromitacja powinna stać się podstawowym przyczynkiem do tego, aby to prawo stanowić lepiej. W ilu zarządach spółek, prezesem ilu spółek jest były lub niedawny asystent pani poseł Hennig-Kloski? Jest w zarządach kilkudziesięciu spółek energetycznych i wiatrowych. Kilkudziesięciu. Zadam drugie pytanie. Trzeci punkt. Zerowy VAT na żywność. To są poważne, realne sprawy, a nie czekanie na jakiś srebrny guzik, licytowanie się tym, kto jakiś lepszy żarcik powiedział. Panie premierze, jakże się cieszę. Tak długo przekonywaliście nas, pan i pana koledzy i koleżanki, że nie da się z tym VAT-em na żywność. A teraz się okazuje, mówię w waszym wykonaniu, że jednak się da. Bardzo się cieszę z tego rozporządzenia i z tej pana deklaracji, bo jest ona rzeczywiście wyglądana przez miliony Polaków. Odpowiem na pytania, które pan podniósł, te, które są skierowane do mnie, dotyczące... Chwileczkę, drodzy państwo, jeżeli prezes Rady Ministrów zadaje pytania marszałkowi Sejmu, rozumiem, że mieści się w kanonie próba odpowiedzi. Wakacje kredytowe, jak pan dobrze wie, panie premierze, zostały skierowane do komisji. Nie było żadnej zamrażarki. Komisja poinformowała, że poczeka z tym na nowy rząd, czyli około 100 godzin, licząc od tej pory. Jeżeli chodzi o wasz projekt dotyczący mrożenia cen energii, został odrzucony przez Wysoką Izbę, o czym pan wie, i procedowany w tej chwili jest projekt poselski, a więc nie jest tak, że niebezpieczeństwo w tej sprawie nam grozi, bo posłowie tym projektem się zajmują. Po trzecie, panie premierze, jako marszałek Sejmu proszę pozwolić, że zadam panu to pytanie, które zadawałem już trzykrotnie. Gdzie jest budżet? Gdzie jest budżet? Składał pan budżet w poprzednich kadencjach, kiedy zostawał premierem przed końcem roku i nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Jest pan premierem jeszcze przez około 100 godzin. Panie premierze, dlaczego nie złożył pan do Izby Budżetu, a składa pan na przykład ustawę okołobudżetową? Ze względu na specyfikę i dynamikę konstruowania rządu postanowiliśmy, że ten budżet będzie przesłany przez rząd, który uzyska większość w najbliższym czasie. Także proszę się nie niepokoić, panie marszałku. Budżet jest bardzo dobrze spięty. W budżecie są naprawdę bardzo dobrze zaplanowane dochody, bardzo dobrze zaplanowane wydatki. Zmieści się w tym budżecie spokojnie zerowy VAT na żywność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A więc budżet w przyszłym tygodniu. Kilka godzin temu tymczasowy minister wydał zgodę na realizację inwestycji przez między innymi spółkę orlenowską. Wydał tą decyzję pomimo negatywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obserwujemy niespotykany w historii lobbing członków rządu na rzecz spółki Orlen. To, co dzieje się Minister w rządzie premiera Morawieckiego powiedział wyraźnie, że inwestycja, która próbuje być na siłę realizowana waszymi rękami, zagraża bezpieczeństwu Polski. Panie przewodniczący, no panu należy się jakiś order, Mistrzostwo Świata, żeby na tym samym posiedzeniu, na którym okazuje się, że robiliście lobbingową ustawę dla niemieckich firm, oskarżać polski rząd o to, że troszczy się o polskie firmy i o spółki Skarbu Państwa. To jest genialne. Dziękuję. Chciałam poinformować Wysoką Izbę, że pan poseł Buda dostał dzisiaj do mnie wezwanie do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych. Ma kilka dni na przeproszenie albo wyjaśni mi kwestię nazwania mnie Rywinem w spódnicy w sądzie. Rzeczywiście, pani poseł, no muszę przeprosić, widzę, że pani jest w spodniach dzisiaj, więc to jest Rywin w spodniach tej kadencji. Mamy pewne wątpliwości natury formalnej. Pani poseł, przepraszam bardzo, czy pan, który stoi tutaj na końcu sali, jest posłem? Przepraszam, pan jest parlamentarzystą, czy nie?
Rozumiem, że nie jest. To proszę opuścić salę. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Głosowało 445 posłów, za 247, przeciw był 1, wstrzymało się 197 posłów. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Otóż pan, który przed chwilą stał, pan Marek Wójcik, jest zarejestrowany jako lobbysta. Pytam się, co ten pan robił tutaj na sali, panie marszałku? Panie pośle, natychmiast po sygnale, który uzyskałem od pana, poprosiłem Straż Marszałkowską o interwencję w tej sprawie. Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej wylegitymowali tego człowieka i zaraz po posiedzeniu Sejmu podejmę w tej sprawie stosowne czynności. I będziemy głosować za uchwałą o Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie wyborów z 10 maja 2020 roku, ale warunkowo. Jeśli będzie ta komisja zgodna z prawem, będziemy cały czas za, będziemy w niej uczestniczyć. Jestem w stanie chyba uspokoić pana zaniepokojone serce, jeśli chodzi o to, co będzie się dalej działo z tą komisją. Będzie powołana absolutnie zgodnie z prawem. W odróżnieniu do pana, panie ministrze Czarnek, nowy rząd będzie działał zgodnie z prawem. Chamstwo pana Tomczyka jest znane, panie marszałku, Wysoka Izbo. Kłamstwa rzucane i kalumnie... Chce się pan bronić przed atakami ad personam, przez ataki ad personam. Z całą pewnością ta argumentacja zostanie z uwagą wysłuchana, gdy będzie powtarzona przed komisją śledczą. Głosowało 446 posłów. Głosowanie było jednomyślne. Większość bezwzględna wynosiła 224. Za było 446 posłów. Przeciw nie był nikt i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego. Panie poseł, naprawdę proszę nie manipulować, nie kłamać. Nikt więcej nie zrobił dla ochrony polskich dzieci niż Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Bardzo proszę o uszanowanie mojego apelu. O dzieci tu chodzi i o ich krzywdę, a nie o robienie polityki. Bardzo państwa proszę. Próbował pan tutaj wychwalać ministra Ziobro. On rzeczywiście zrobił wiele, ale zrobił wiele dla Pegasusa, który kupił za pieniądze, które powinny być dla ofiar przestępstw pedofilii. Pani poseł, to nie jest na temat. Pani poseł, nie rozmawiamy tu o Pegasusie. To jest jednak, wiecie, drodzy państwo, nieprawdopodobne, że jak jesteśmy jako Izba o krok od tego, żeby wspólnie zrobić coś dobrze, to i tak jesteśmy w stanie zagrzebać się w spór o to, kto co kiedy zrobił źle. Tu stwierdzam, że Sejm większością głosów wybrał panią Karolinę Marię Bućko na przewodniczącą Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Gratuluję pani przewodnicząca i bardzo się cieszę, że komisja wznowi swoje prace. Serial Sejmflix bije ostatnio rekordy oglądalności. To mądra produkcja. Zapraszamy do oglądania. Już cię więcej nie opuszczę, powiedziała bieda. Panie marszałku, ale my będziemy jak zwykle osłaniać na koszt polskiego podatnika odwrót wielkiej armii Napoleona spod Moskwy. Panie pośle, ale sejmowe trąby wskazują, że przekroczył pan czas już o minutę. I w drugim punkcie. Mam nadzieję, że z otwartością serca przyjmuje pan moją wyrozumiałość. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dnia 11 grudnia 2023 roku do godziny 10, kiedy to... Jednego premiera będziemy powoływać większością 150% głosów, następnego większością 248 głosów, a więc demokratycznych emocji z pewnością nie zabraknie.